Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Rolnictwo ekologiczne. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Gleba jest dla rolnika warsztatem pracy i podstawowym źródłem utrzymania. Podlega ona ciągłym procesom tworzenia, ale niestety o wiele szybciej przebiega jej degradacja, prowadząc do zmniejszenia żyzności, a więc i możliwości wydania wysokich i dobrych jakościowo plonów. Możemy wyróżnić trzy sposoby degradacji gleby, które są ze sobą ściśle powiązane i mogą być wywoływane przez te same czynniki. Rodzaje degradacji gleby. Fizyczna. Strata masy gleby w wyniku procesów erozji wodnej i wietrznej. Pogorszenie właściwości powietrzno-wodnych gleby. Chemiczna. Strata składników pokarmowych, nagromadzenie substancji szkodliwych, zakwaszenie i zasolenie gleby. Biologiczna. Zmniejszanie zawartości substancji organicznej. Niekorzystne zmiany w składzie mikroflory i mikrofauny glebowej. Szczególnie groźna dla gruntów rolnych jest erozja, zarówno wietrzna, jak i wodna, ponieważ niszczy ona najbardziej żyzną warstwę gleby. Szkodliwość erozji polega na zmywaniu, zwiewaniu w inne miejsce lub do wód wierzchniej warstwy gleby, często również głębszej, wraz ze składnikami mineralnymi, organicznymi i pozostałościami środków ochrony roślin. Intensywność erozji zależy od ukształtowania terenu, rodzaju gleby, wilgotności, kierunku i szybkości wiatru, ilości opadów, a także rodzaju okrywy roślinnej i sposobu uprawy. Ochrona gleb przed erozją wodną i wietrzną stanowi równocześnie ochronę wód. W celu ochrony gleby rolnik ma obowiązek przeciwdziałać degradacji gleb, szczególnie chronić przed erozją. Utrzymywać w stanie sprawności technicznej urządzenia przeciwerozyjne, jeśli takie są na terenie gospodarstwa. Pielęgnować i konserwować urządzenia melioracji szczegółowych poprzez spółkę wodną lub we własnym zakresie. Przestrzegać zakazu wypalania ściernisk, słomy, resztek pożniwnych, roślinności na miedzach i rowach. Niestety ciągle jeszcze stosowane są praktyki wypalania, które prowadzą do degradacji gleb, zmniejszenia żyzności oraz zwiększenia podatności na erozję. Wskutek wypalania niszczona jest najbardziej żyzna wierzchnia warstwa gleby, tworzona w ciągu setek lat w wyniku naturalnych procesów. Podczas tego zabiegu temperatura przy powierzchni dochodzi do 700 stopni Celsjusza, ale sięga również do warstw głębszych, niszcząc próchnice i organizmy, które mają wpływ na jakość gleby. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.